witam serdecznie. Majówka. A przyjść na majówkę, czegoś nie porobić w lesie, nie pojeść, no to takim jak centurion, takim jak wielu z was, mam nadzieję, że większość, no to po prostu brakowałoby czegoś. A więc cóż, witam na moim kanale, z tej strony Centurion, z tamtej strony jesteście wy i tak dalej, i tak dalej. Weźmy się i zróbmy coś do jedzenia. Coś dobrego. No. Właśnie. Słuchajcie, to nie jest tak, że jak Centurion już pogadał dzisiaj, no to że wena się wyczerpała. Tak, jakoś tak to jest. No ale nic. Jedni mówią, że tłumaczą się winni. No dobrze, okej. Okay. Ja mówię, tłumaczą się winni? Nie. Może ci, którzy mają dużo argumentów. Ale to tylko taka dygresja. No więc cóż, leśne puzzle.
wilk gotowy. No i cóż, tutaj mamy trochę materiału. No i co? Słuchajcie, jaki paradoks. Jak idę gdzieś tam, sam czy z kimś i chcę normalnie kociołek zawiesić, to chodzi się po tym lesie i szuka Y-ka. A jak nie jest potrzebny, no to leży obok akurat. No, ale takie są uroki użytkowania rzeczywistości leśnej. No i my te uroki kochamy. Podobnie jest z dymem w oczy, nie? Że gdzie by bushcraftowiec czy inny użytkownik rzeczywistości leśnej sobie nie usiadł, no to zawsze ten dym w oczy, albo prawie zawsze. Mi czasu starczy, no to jeszcze trochę pokażę, co ten kondor Huron robi, ale mogę już zapowiedzieć, wiem, że Tomka Forysia to będzie ciekawiło zwłaszcza. Tomciu, jest rzaźny, rzaźny jest, no. No cóż, niech kondor Huron ma premierę w spotkaniu z elektrodą. Wilk uruchomiony. Słuchajcie, i to jest właśnie to, co mówiłem parę minut temu. No to jest normalnie oswojony wilk. On od razu wie, gdzie ja jestem i od razu już dym w oczy kieruje. No.
Ale cóż, wilk jest fajny. Wilk pracuje. Ja zauważyłem kiedyś, tak to przynajmniej wynikło z komentarzy, że to sformułowanie wilk pracuje charakterystyczne dla tego kanału, albo takie powiedzonko mam, spodobało się bardzo Szymkowi z kanału Leśny Relaks. Szymciu, pozdrawiam Cię serdecznie. Jest dym, to ochrzcimy Hurona. Słuchajcie, powiem wam ciekawostkę. Jak jechałem sobie tutaj na rowerze, znaczy tutaj, tam, hen, parę dobrych kilometrów stąd, to tam gdzieś przy wjeździe do lasu czasami takie piesory jakieś chodzą bezdomne, czy z okolicznych jakichś tam domów, których tutaj niewiele. No i jakiś taki jeden podleciał, taki futrzak. No i co, o coś mu tam chodzi, czy dziabnąć chciał, ugryźć i tak dalej. Powiem wam tak, że kiedyś czasem tam miałem jakiś taki gaz na psy, ale już od dawna nie mam. U Anety zawsze kupowałem w Komandosie. Aneta, pozdrawiam Cię. Wiecie co, normalnie, słuchajcie, mówię, no jak się rzuci na mnie, no to dziabnę go i tego Hurona wyciągnąłem. Jak go trzymałem w ręku, to ten piesor taki już ostrożniejszy był, ale zęby szczerzył. Niedobruch. Przez gdzieś 100 metrów gdzieś szedł i tak czaił się, próbował. No ale nie udało mu się. Tak to jest. No i dobrze, że zrezygnował psina z tego zamiaru. Że tak sobie pozwolę powiedzieć, jakiś taki strażnik lasu, czy co? Słuchajcie, dzisiaj mam ziemniaczki. A oprócz tego mam jeszcze pierś kurzą i sobie to poduszę razem na patelni Murika. Przyprawię troszkę, pojem i będę użytkował dalej rzeczywistość leśną. Jeżeli chodzi o tego kondora Huron, to póki co mogę powiedzieć, że bardzo fajnie ziemniaczki obiera. I to jest fajne z jego strony. Wilk, oczywiście, tak mówię, wyczuwa, gdzie ja jestem. Jęzory ognia kieruje do mnie. Słuchajcie, może my mamy, my, którzy chodzimy sobie do lasu, jakiś taki magnetyzm w sobie, że żywioły nas lubią. Tak gwoli poczucia humoru.
Widzicie, wilk też jest głodny. Powiem szczerze, ale dobrze, niech ma. Suche patyczki wilkowi jak najbardziej służą. Pięknie. Ła! Ziemniaczki zaczynają pracować i o to chodzi. No więc tak, kondor Huron jako nożyk kuchenny, taki nawet całkiem wdzięczny. Ale tak gwoli wczorajszego unboxingu wskazuję, że natki pietruszki jeszcze nim nie kroiłem. No powiem wam, że natka pietruszki dobra, dużo żelaza zawiera i u mnie musi być codziennie świeża, ponieważ mogę ją garściami jeść i tyle. A z kolei jak już rosołek jest, to do rosołku nie wkroić, to rosołek dla mnie się nie liczy, żeby był taki no w pełni. Powiem wam, że jak się robi coś na wilku, że tak powiem, i jednocześnie kroi, nie wiem, jeszcze jednocześnie gada do kamery, to trzeba mieć naprawdę podzielność uwagi, żeby zachować tą równowagę, żeby tak nie przypalić i żeby w wilku też nie zabrakło.
Ludzie jedzą kurczaczka i frytki i idą do McDonalda. A w lesie przecież jest fajnie. I o to chodzi. Słuchajcie, taka ciekawostka, jak gotujemy sobie coś tam, smażymy, no to jeszcze jak gotujemy, to pół biedy. Ale jak mamy patelnię, to kwestia poziomu, nie? I teraz, tak dla śmiechu mówiąc, trzeba byłoby zaapelować do pilarzy, żeby równocieli zgodnie z poziomicą. Wtedy olej na patelni nie będzie się zbierał w jednym miejscu. No, ewentualnie można tak wilka ustawić, żeby patyczek podłożyć albo coś. Ale to tylko taka dygresja, że tak sobie pozwolę powiedzieć. No i co myślicie? Fryteczki nie od McDonalda, tylko od McCenturiona. Wilkowi trochę dorzucić. Potem gdzieś tutaj hamak trzeba będzie rozwiesić i tyle, nie? Jakoś tak. O, mniej więcej. Słuchajcie, powiem wam tak z ciekawości jeszcze tylko zwykłej, że zwolniłem pamięć. W moim kochanym urządzeniu przenośnym. No i co? Powerbanka też wziąłem, żeby nie było niespodzianek. I wiecie co? Mam wrażenie, że dzisiaj po prostu jest pierwszy dzień od dawna, gdzie ja po prostu idąc do lasu czegoś nie zapomniałem. Na ogół pamięć mam dobrą i nawet niektórzy to tak mówią, że o, to ty to masz dobrą pamięć. No tak,
ale zawsze jakiegoś jednego elemenciku gdzieś tam się zapomni. Wiecie co? Wiecie, z czego to wynika? Być może z tego powodu, że my nie myślimy może tak bardzo o tych naszych ulubionych gadżecikach leśnych, ile już o samej wyprawie. Także jak czasem zapomnisz, drogi leśny druhu, nieważne jakiej płci, to najwyraźniej myślałeś już o samym lesie. Czyli o tym chyba to najważniejsze, jeżeli chodzi o użytkowanie rzeczywistości leśnej. Dobra, słuchajcie, ja powiem tak, zrobię tutaj jakąś pauskę i poszukam jakiegoś jeszcze opału do wilka grubszego, no bo on tam, jak słyszę, już nie pracuje za bardzo i coś tam jeszcze się porobi. To drugi dzisiaj film, może jeszcze będzie trzeci. Zresztą wy, którzy oglądacie ten kanał, wiecie, że pod tym względem Centurion bywa przewidywalny i dobrze, fajnie. Potem jeszcze, no cóż, no miałem właśnie pokazać coś tam z tymi nożami. No to może właśnie chyba będzie jednak trzecia część. Ale dobra, póki co, tymczasem. No, jedzonko praktycznie gotowe. Jakaś kawa by się do tego przydała. No i cóż, helikona trzeba uruchomić. Niech sobie pracuje. No cóż, smacznego, Centurionie. Bardzo dobre. Dobra, słuchajcie, ja sobie pojem, kawkę jakąś sobie wypiję, rozwinę jakieś hamaczysko, no i może jeszcze do was wrócę. Miałem pokazać, jak ten nożyk w lesie. Powiem tak szczerze, że nie wiem, czy za bardzo mi się chce, ale kto wie, kto wie. Gdyby co, to zapraszam do oglądania dalszych filmów. A że jestem sam, to muszę pójść i wyłączyć.